Wśród laureatów plebiscytu jest Mateusz Poręba, znakomity siatkarz Indykpolu AZS Olsztyn. Mateusz, gdybym rok temu spytał się Ciebie, że czy zostaniesz medalistą Mistrzostw Świata, co byś powiedział? No, na pewno bym nie wierzył w to, ale jest to było to i dalej jest pewnie osiągnięcie pierwszego miejsca jedną z moich marzeń, dlatego ja jestem szczęśliwy i też długo do mnie to nie dochodziło, do tej pory do mnie to jeszcze nie doszło, że mogłem pojechać na Mistrzostwa Świata, grać przy pełnych halach i na koniec odebrać ten srebrny medal. No bo przypomnijmy, że początkowo dostałeś zaproszenie do reprezentacji uniwersjadowej. Tak, początkowo byłem tylko na uniwersjadę, no niestety uniwersjada się nie odbyła przez COVID-a, ale cieszę się, że mogłem przepracować te 4 miesiące z najlepszymi z najlepszych, dało mi to naprawdę bardzo dużo. No i najwidoczniej trener widział we mnie potencjał, bo było nas 6 środkowych, a skończyło się na 4, dlatego jestem mega zadowolony z tego, że zostałem doceniony przez trenera. Dzisiaj jest sobota, mamy bal, jutro Indykpol AZS gra ważny mecz w Warszawie, ale Ciebie tam nie ma. Dlaczego? Niestety mnie nie będzie, właśnie przez to, że te 4 miesiące jeszcze wcześniej mogłem uczestniczyć w mistrzostwach Polski uniwersyteckich. Miałem tylko 2 tygodnie wolnego, cały rok przepracowałem bardzo ciężko. Jak ktoś mnie zna, to wie, że nigdy nie odpuszczam, zawsze daję z siebie 100%, ale przyszedł taki moment, że raz trenuję, raz nie trenuję i razem ze sztabem stwierdziliśmy, że tydzień potrzebuję odpoczynku, żeby się zresetować i dawać dalej z siebie maksa. Kiedy kończy się kontrakt z olsztyńskim klubem? Na ten moment nie przedłużyłem kontraktu z Olsztynem. Czyli kończy się łącznie z sezonem, końcem sezonu. Tak, końcem sezonu. Myślę, że ja, prezes i wszystkie osoby, które zarządzają tym klubem, wiedzą o tym, że potrzebuję iść do przodu, rozwijać się coraz bardziej, dlatego podjąłem decyzję zmiany klubu, ale w sercu mam cały czas Olsztyn, ponieważ dał mi naprawdę bardzo dużo, rozwinąłem się, prezes mi zawsze ufał, no i tak naprawdę stawiał na mnie, dlatego mam duży sentyment do tego miejsca i będę marzył o tym, żeby wrócić tutaj. Mateusz ma w sercu Olsztyn, Olsztyn ma na pewno w sercu Mateusza, także życzymy Ci samych sukcesów w nowym klubie, jaki to by był klub nie był. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie.